Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, kinosztukwalki.pl. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym wam na samym początku podziękować za świetną oglądalność ostatnich odcinków dotyczących Michela Kissy i Tong Po. Dzięki tym właśnie odcinkom wbiłem się tutaj na YouTubie w algorytmy, troszeczkę osób do nas przybyło, do ekipy Kina Sztuk Walki, także te wszystkie nowe osoby, które zobaczyły te odcinki, spodobał wam się kanał, zachęcam również do udziału w live'ach co tydzień w czwartek o godzinie 19:00. Wraz z całą ekipą sobie rozmawiamy na temat filmów akcji, filmów sztuk walki, robimy też głosowania, gdzie filmy między sobą się pojedynkują, wybieramy najlepsze produkcje, czytamy scenariusze, rozmawiamy o nowościach, rozmawiamy też o muzyce, czasami poruszamy inne tematy, także czwartki, godzina 19:00 na YouTubie was zapraszam. Oczywiście sprawdziłem też sobie statystyki i widzę, że mamy tutaj ponad 6 tysięcy powracających na kanał widzów, a subskrybentów na kanale jest, no, prawie 4 tysiące. Także moi drodzy, jeżeli ktoś z was jeszcze nie walnął subskrypcji i na koniec nie przypierdzielił z półobrotu jak Chuck Norris w tego dzwona z Shaolin, to nie będziecie dostawać powiadomień. Także bardzo serdecznie was proszę o to, żebyście zasubskrybowali kanał, walnęli dzwona i żebyście byli tutaj z tematami na bieżąco, ponieważ inaczej algorytmy nie będą tego kanału promowały, a nie po to to robię od 20 lat, żeby się cofać w rozwoju i zaczynać od nowa. Trzeba iść do przodu, moi drodzy, także Kino Sztuk Walki pnie się w górę, bardzo się cieszę, także tyle ogólnie ujmując. Teraz, kochani, przechodzimy do tematu związanego nie z kim innym, jak z gwiazdą kina sztuk walki, a dzisiaj szczególnie będziemy rozmawiać o tych sztukach walki, ponieważ na tapecie Jean-Claude Van Damme. Słuchajcie, nie pierwszy raz, po raz kolejny robię z nim ranking, ponieważ chcę temat przerobić od A do Z. Widzę, że Van Damme ma tutaj dużo fanów, wiele osób ma tutaj sentyment do tego aktora, sentyment do jego produkcji. Wiele osób wychowała się w latach 80. i 90., także z Van Damme'em sobie będziemy tutaj działać, ale co jest istotne przy tym rankingu dzisiejszym, to, żebyście zwrócili uwagę na poprzednie rankingi z Van Damme'em. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze topowej dychy, uwaga, najlepszych filmów z Van Damme'em, to wam ją oczywiście polecam i uważam, że należy to nadrobić. Poza tym zrobiłem jeszcze topową dychę filmów niedocenionych z Van Damme'em, czyli filmów, o których ludzie troszeczkę pozapominali lub które nie miały tak szerokiej dystrybucji, nie dotarły do widzów, nie były w kinach, natomiast zasługują w 100% na to, żeby na nie zwrócić uwagę. Oraz zrobiłem ostatnio topową dychę mega gniotów z Van Damme'em, czyli filmów najgorszych, w których z tych najgorszych chyba się okazuje najlepszy film pod tytułem Ryzykanci, ponieważ dotarło do mnie mnóstwo głosów, że ryzykantów tam nie powinno być. Co prawda argumentów nie było za wiele, ale rozumiem sentyment, też go do ryzykantów miałem. Także jakbym mógł cofnąć czas i się bardziej zastanowić nad tym, czy tam wrzucić może to Miasto Odkupienia zamiast ryzykantów, to może bym jednak wrzucił. Także tyle na temat rankingów z Van Damme'em, które do tej pory mieliśmy, słuchajcie. Najlepsze, niedocenione i mega gnioty, czyli filmy najgorsze. I można by rzec, co tutaj jeszcze z Van Damme'em można zrobić? No cóż, można zrobić ranking najlepszych filmów sztuk walki z Van Damme'em. Oczywiście nie trudno się domyśleć, co tutaj będzie w topowej trójce, ale myślę, że taki ranking warto zrobić z uwagi na to, żeby chociażby was poinformować, że nie wszystkie filmy z Van Damme'em to są filmy sztuk walki. Także moi drodzy, dzisiaj ranking 8 najlepszych, chociaż na samym początku będą dwa gnioty, filmów sztuk walki z Van Damme'em. Dlaczego 8? Ponieważ nie ma 10. Słuchajcie, Jean-Claude Van Damme wystąpił tylko i wyłącznie w 8 produkcjach sztuk walki. I zwróćcie na to szczególną uwagę, bo jeżeli ja ten ranking tutaj z wami zaraz przerobię, a ktoś mi w komentarzu będzie pisał, dlaczego tutaj nie ma Strażnika Czasu, dlaczego nie ma Nieuchwytnego Celu, dlaczego nie ma czegoś tam, przecież co to za ranking, co to za topka z Van Damme'em, skoro nie ma tych tytułów? No to mówię wam wprost, ponieważ to nie są do jasnej, ciasnej filmy sztuk walki. Filmów sztuk walki Van Damme takich stricte, gatunkowo mówię, sztuk walki ma tylko 8, z czego w 2 nie gra w roli głównej. Właściwie w 3, o. Także, kochani, tak wygląda sytuacja, przerabiamy tylko i wyłącznie
te filmy, gdzie się piorą mocno po pyskach. Reszta to oczywiście akcja z uwzględnieniem czasami sztuk walki, no bo główny bohater potrafi kopać, ale główny gatunek to akcja, a my dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na sztukach walki, także moi drodzy, pełne skupienie, mam nadzieję, że rozumiecie zamysł. Mówię o tym tak od razu, ponieważ już kiedyś taki ranking przygotowywałem na fejsie i tam były właśnie takie głosy, że no nie zrozumieliście do końca, dlatego teraz myślę, że po takim wstępie wszystko będzie oczywiście jasne, czyste i klarowne. Moi drodzy, miejsce ósme, na miejscu ósmym filmów sztuk walki z Van Dammem znajduje się produkcja pod tytułem Kickboxer Zemsta. Czyli od razu zaznaczam w cudzysłowie mega gniot. Film, do którego nie warto wracać, nie warto go nawet oglądać, ponieważ jest to zrealizowany po latach remake Kickboxera w roli głównej z Alainem Moussi. Słuchajcie, Jean-Claude Van Damme w mniejszej roli lata w tym kapeluszu, w tych okularach przeciwsłonecznych. Produkcja niewarta uwagi, jest po prostu nieciekawa, jest zrobiona bez serca, bez duszy, bez tego wszystkiego, za co kochamy oryginalnego kickboksera z Van Dammem. Dlatego tutaj jest wielki, ogromny, można powiedzieć, zawód, jeżeli chodzi o ten film, o tą produkcję. Nie warto jej oglądać. Moi drodzy, można powiedzieć, że Van Damme w tym filmie po prostu chyba się urwał z wakacji. Oczywiście realizowano go w Tajlandii, ale właśnie w tym kapeluszu i tak dalej. Jeżeli śledzicie Van Damme'a, jak czasami jeździ na wakacje do Tajlandii, to on właśnie zakłada taki kapelusz, jest pod przykrywką, żeby go fani nie poznali. Także to tak troszeczkę wygląda, jakby wystąpił w tej produkcji w przerwie między piwem, plażą a planem. No ale dobra, no tak to jest. Lecimy dalej. Miejsce siódme. Troszkę lepsza kontynuacja tego remake'u, czyli Kickboxer Odwet. Tutaj do obsady oprócz Moussiego i Van Damme'a dołączył jeszcze nie kto inny jak Christopher Lambert, znany z Nieśmiertelnego, czy to też Mortal Kombat z 95 roku, w którym też Van Damme miał wystąpić, ale to historia na osobny temat. No i mamy tutaj też oczywiście Mike'a Tysona. Ja oczywiście też o tej produkcji mówiłem w zestawieniu Mega Gniotów z Van Damme'em, ponieważ to też jest słaby film, natomiast jak już porównywać słaby między słabym, czyli jedynkę między dwójką tutaj remake'ów Kickboxera, to ta dwójka jest ciut lepsza i to nie z uwagi na Mike'a Tysona, po prostu jest troszeczkę ciekawsza, no i już odbiła od tego głównego tematu Tong Po i tak dalej, także już wiedzieliśmy, że to nie jest kopiuj wklej, tylko i zrobione gorzej, tylko po prostu coś nowego, nowsza historia, więc już to oczekiwania były mniejsze, już po tej jedynce było widać, że to nic dobrego z tego nie wyjdzie, więc tak człowiek mógł sobie spojrzeć i no, nie jest aż tak źle, ale jest to mega gniot. Moi drodzy, miejsce szóste i teraz odchodzimy już od gniotów, ponieważ uważam, że na miejscu szóstym jest produkcja, która na miano gniota całkowicie nie zasługuje. Moi drodzy, Uliczny Wojownik, czyli Street Fighter. Ja wiem, że na przestrzeni lat wiele osób mówiło, że to jest najgorszy film z Van Damme'em, jeżeli chodzi o te jego pierwsze produkcje z lat 90. Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, że Uliczny Wojownik jest najgorszą produkcją, ale zrobiłem coś takiego, że sobie ten film przypomniałem. W dzieciństwie miałem go na kasecie VHS, pamiętam, kupiony normalnie w Piotrze i Pawle przy ulicy Gronowej w Poznaniu. Teraz to jest Spar za 32,50. Oglądałem, mieliłem tego Street Fightera mnóstwo razy. Później mój brat jakimś metalowym sprzętem mi obtukł tą kasetę. Pozdro, brat. Słuchajcie, podobał mi się ten film. Podobał mi się ten film za dzieciaka. No ale wiecie, jak to jest za dzieciaka. Może tak jak z Ryzykantami, że mi się podobał i przestał. No i tak jak Ryzykantów po latach obejrzałem i uznałem, że to jednak mi się nie podoba, no to też tak samo zrobiłem z Ulicznym Wojownikiem. I wiecie co? Fajna rozrywka. Uliczny Wojownik nadal mi się podoba. Jest przyzwoitym, ciekawym filmem. Widać, że to jest wysokobudżetowa produkcja. Cały czas coś się dzieje. Właściwie się zaskoczyłem, bo dalej pamiętałem niektóre sceny właściwie no, na pamięć. Dialogi i tak dalej. Jest sporo pojedynków, jest Raul Julia, tak? Jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, czyli wspaniały aktor. Nie jestem pewny, ale czy to czasami nie jest jego ostatnia rola? On już tam bardzo chorował
świetnie się spisał tutaj w swojej roli. Także słuchajcie, Uliczny Wojownik mi się podoba, jest tutaj wśród tych filmów, które zasługują na uwagę na 6. miejscu, bo tak jak już mówiłem, 7. i 8. na uwagę nie zasługuje. Także zaczynamy od Ulicznego Wojownika. Miejsce 5. Produkcja, która możliwe, że jest zrealizowana najładniej z tych filmów tutaj zestawionych, czyli Quest. Quest w reżyserii Jean-Claude'a Van Damme'a, debiut reżyserski. Później Van Damme po raz drugi wyreżyserował dopiero The Eagle Path w 2008-2009 roku, który do tej pory się to film nie ukazał. Możecie o tym też zobaczyć osobny odcinek, nawet nie jeden tutaj na kanale. Także też bardzo ciekawa historia. Natomiast jeżeli chodzi o Quest, tak, no, Van Damme, Roger Moore w roli przeciwnika. Wiele osób myliło, słuchajcie, że to jest właśnie Michel Kissy, o którym wspomniałem na początku dzisiejszego odcinka, czyli Tong Po, ale to nie, słuchajcie, na samym końcu ten Mongol, z którym się Van Damme tam tłucze, to jest oczywiście brat Michela Kissy, czyli Abdel Kissy, w życiu prywatnym też zawodowy bokser wagi ciężkiej. Także taka ciekawostka. Film, który no, był owiany kilkoma kontrowersjami, no między innymi właśnie dotyczącymi samej reżyserii, tego, że Van Damme sobie na planie nie radził, że był chaos i tak dalej. To też chodziło o kontrowersje związane z tym, że niektórym ludziom się ciężko współpracowało z Van Damme'em, tak? Z tego co pamiętam, Roger Moore, czyli legendarny James Bond, no nie wspominam najlepiej tej współpracy. I z tego co pamiętam, to na odwrót było raczej pozytywnie, ale w tym kierunku, jeżeli chodzi o Van Damme'a, to nie. No i oczywiście problemy scenariuszowe, problemy sądowe między Jean-Claude'em Van Damme'em a Frankiem Daxem, czyli postacią, którą odgrywał w filmie Krwawy Sport. Oto kto napisał do Questu scenariusz. Tak czy siak miał być to lepszy Krwawy Sport, ulepszony, realizacja też w Tajlandii, czyli w kraju, który Jean-Claude Van Damme kocha. No i słuchajcie, no piękne, majestatyczne widoki. Wspaniała muzyka. Sztuk walki mamy potąd. Bardzo dobry scenariusz. Temu filmowi naprawdę nic nie brakuje. Nic nie brakuje i właściwie gdyby nie to, że co do filmów, które są wyżej, o których zaraz powiemy, mamy ogromny sentyment, to Quest śmiało mógłby się wbić między te produkcje gdzieś tam. Mógłby być nawet na samym przodzie tej listy, ponieważ na to zasługuje w ogóle, nie bez powodu ten film tak często leci w polskiej telewizji, czy to na różnych stacjach, czy to Polsat, czy TVN. Quest to po prostu leciał tyle razy, że to jest koniec z prostej przyczyny. Przyciąga widzów. Jeżeli coś ludzie oglądają, to to jest puszczane wielokrotnie, tak? A jest puszczane od lat i od lat ludzie siedzą, są w stanie przetrzymać reklamy, żeby obejrzeć kolejne sceny. Także Quest na 5. Pozdrawiamy serdecznie Quest, przechodzimy do miejsca 4. Na miejscu 4 film, który ma wspaniałą muzykę. Powoduje, że ludziom chce się trenować właśnie sztuki walki. Oczywiście legendarny utwór Hold on the Vision, utwór, film pod tytułem Bez Odwrotu z 1986 roku, w którym Jean-Claude Van Damme wciela się w niekogo innego jak samego Iwana, w tym przypadku oczywiście groźnego, a jego przeciwnikiem, pozytywną postacią jest chłopak, który jest wielkim fanem legendarnego Bruce'a Lee. Co więcej, sam duch Bruce'a Lee potem przychodzi do świata żywych, żeby głównego bohatera trenować, żeby ten się mógł zmierzyć z przeciwnikiem. Bardzo, bardzo fajna, pełna serca, pełna tego poczucia lat 80. produkcja właśnie z uwagi na realizację, na montaż w reżyserii samego Corey Yena, człowieka, który współpracował z legendami z Hongkongu, który później, uwaga, ci co nie kojarzą Bez Odwrotu, to taka mała ciekawostka, Corey Yen, reżyser Bez Odwrotu, później reżyserował m.in. Transportera z Jasonem Stathamem. Także taka ciekawostka, to jest ten sam człowiek, odpowiada za te dwie produkcje. Także tak wygląda sytuacja, Bez Odwrotu. No i topowa trójka, to już przerabialiśmy, ale przerobimy jeszcze raz. Od razu mówię, że tutaj nie ma znaczenia, kto jak sobie to ustawi. To już jest kwestia sentymentów, tego co kto pierwszy obejrzał, co więcej razy obejrzał na kasetach VHS.
Niestety młodzi ludzie, którzy już dopiero po latach oglądają te filmy, to już nie mają do nich takiego sentymentu, nie mają tego poczucia, że te filmy są tak dobre i czasami nie odróżniają ich od gniotów. To jest pewien problem. No ale dobra, lecimy. Miejsce trzecie, Lwie Serce. Oczywiście śmiało mogłoby być na pierwszym z uwagi na jedną rzecz, na to, że w tym przypadku Jean-Claude Van Damme nie tylko połączył wspaniałe sztuki walki, świetną choreografię, ale też i grę aktorską. Przypominam po raz kolejny, bo kilka osób się zdziwiło na wieść o tym, dlatego jeżeli do większej ilości ludzi dotrę z tą informacją, to myślę, że większą ilość ludzi po prostu zaciekawię. Lwie Serce też było czymś inspirowane, słuchajcie. Lwie Serce było filmem, który powstał na podstawie wielkiej pasji Jean-Claude'a Van Damme'a i Michela Kissy do filmu Ciężkie Czasy, czyli Hard Times, filmu z lat 70. z Charlesem Bronsonem. Tam Bronson się oczywiście bije na piąchy. Jeżeli sobie zobaczycie ten stary film i obejrzycie potem Lwie Serce, to będziecie mogli znaleźć drobne inspiracje, jeżeli chodzi o tę produkcję. Tak właśnie było, taka ciekawa historia. Oczywiście poza Michelem Kissy, który się w tym filmie znalazł, też swoją rolę powielił nie kto inny jak Abdel Kissy, który właśnie z Van Damme'em walczył w Questie później. Także w Lwim Sercu też jako Attila występuje Abdel Kissy. Naprawdę ciekawa obsada, jeszcze gdzieś tam w malutkiej roli jako security guy, słuchajcie, Jeff Speakman. Także Lwie Serce na miejscu trzecim. Przechodzimy do miejsca drugiego. Oczywiście tutaj chyba będzie trzeba zrobić osobny odcinek, dlaczego tak jest, ale pokrótce postaram się wytłumaczyć. Na miejscu drugim Krwawy Sport, legendarny film, który śmiało może być dla was wszystkich nawet na miejscu pierwszym. U mnie chodzi tylko i wyłącznie o sentyment. Także Krwawy Sport na miejscu drugim. Wielokrotnie rozmawiałem o tym filmie z reżyserem Davidem Wortem, z reżyserem Kickboxera, ponieważ on realizował zdjęcia do Krwawego Sportu. Słuchajcie, jednym z największych sukcesów, oprócz oczywiście Van Damme'a, wspaniałej choreografii walk i tego, że ten film był po prostu przełomowy na tamte czasy. No nikt się nie spodziewał tak ogromnego sukcesu, że to pociągnie za sobą całą machinę przemysłu filmowego, jeżeli chodzi o sztuki walki, tak mocno jak Wejście Smoka. No słuchajcie, są dwa najważniejsze filmy, Wejście Smoka i Krwawy Sport, i tutaj nie ma co z tym dyskutować. Nawet dla wielu osób Krwawy Sport jest ciekawszy i lepszy, ponieważ już po prostu Wejście Smoka się dla wielu osób też postarzało. Jeżeli mieliby obejrzeć albo to danego dnia, bo na jednym kanale leci to, na drugim to wybraliby Krwawy Sport. Ja sam bym tak zrobił. Pomimo tego, że mam olbrzymi sentyment też do Wejścia Smoka, to jakbym miał wybrać jeden z tych dwóch filmów do obejrzenia akurat na teraz, to byłby to oczywiście Krwawy Sport. No niesamowita obsada, rewelacyjny Bolo Yang, który powielił rolę, no on też wystąpił w Wejściu Smoka, także słuchajcie, te dwie klasyczne produkcje gatunku łączy Bolo Yang. Jean-Claude Van Damme udowodnił, że ma niesamowitą charyzmę, że ma w sobie to coś, co może pociągnąć za sobą ludzi i fanów, tak jak w przypadku Bruce'a Lee i Wejścia Smoka. Oczywiście wracając do głównego wątku, który chciałem powiedzieć, bo już się tutaj rozgadałem, też niesamowita muzyka. No i David Ward mi mówił oświetlenie, słuchajcie. David Ward wcześniej pracował z Clintem Eastwoodem przy kilku produkcjach. W filmie Bronco Billy zajmował się robieniem oświetlenia w scenach cyrkowych. Dookoła musiał światło rozstawić i tak dalej. Także w momencie, kiedy wszedł na plan, taka mała ciekawostka Krwawego Sportu właśnie, który był realizowany w Hongkongu, i zajmował się ustawieniem świateł nad całym tym miejscem, gdzie odbywał się turniej Kumite, to wiedział, jak to zrobić. Dzięki temu ten film jest bardzo dobrej jakości. Każde ujęcie, każda scena jest bardzo dobrze doświetlona, bardzo dobrze widoczna i to się po prostu rewelacyjnie ogląda. Przykładem, że można zrobić źle oświetlenie, pomimo tego, że film jest ciekawy i dobry, jest film, który wyszedł rok później również z Bolo Yangiem, czyli Krwawa Walka. Tam już jest cały czas półmrok, jest mrocznie, jest niedoświetlone wszystko i tam już to tak dobrze niestety nie wygląda. Pomimo tego, że może nawet był taki zamysł, żeby zachować ciemną i gęstą atmosferę, no to niestety nie kupiło to widzów. Miejsce pierwsze, Kickboxer. Prosta sprawa, ja już to opowiadałem wiele razy, ale wiem, że teraz nam doszło kilkuset nowych widzów, no to słuchajcie, od początku, całe życie to pewnie będę robił, więc co mi tam
dostałem od mojego taty kasetę z pirackim filmem Karate Tygrys 3. Wchodził lektor i mówił: Karate Tygrys 3, Jean-Claude Van Damme. I było słychać tłum. Zaczynał się Kickboxer. Kickboxer to dla mnie numer jeden, ponieważ ta kaseta była pierwszą, jaką miałem. I kochani, pomimo tego, że ja tego Kickboxera oglądałem do końca, jak się zaczynały napisy, to przewijałem do początku i tak dalej, to później się okazało, że na tej samej kasecie jest Krwawy Sport. Po kilku miesiącach, może po pół roku, nie wiem dokładnie. Ponieważ raz nie przewinąłem. No i później ciągle oglądałem ten Krwawy Sport. Ale Kickboxer był pierwszy, dlatego mam do niego największy sentyment. Dlatego tu właśnie sentymentalnie jest u mnie. U mnie na pierwszym miejscu. Naprawdę, jeżeli u kogoś pierwszy jest Krwawy Sport, a nie Kickboxer, to jak najbardziej to rozumiem, ponieważ wiem, że Krwawy Sport miał większy wpływ na gatunek niż Kickboxer. Na gatunek i na całą branżę filmową. Także to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast jest to mój ranking Kickboxer. Oczywiście Jean-Claude Van Damme w roli Kurta Sloana, w roli Tong Po, jego przyjaciel Michel Kissy, o którym mieliśmy okazję ostatnio kilkukrotnie porozmawiać. Legendarny przeciwnik sceny treningu z trenerem Denisem Chanem, który się wcielił w Xiana. Oczywiście w rolę brata Jean-Claude'a Van Damme'a wcielił się nie kto inny jak Denis Alexio. Tak, także obsada bardzo dobra, to był prawdziwy kickbokser. Teraz, z tego co pamiętam, to odsiaduje w mamrze wyrok za jakieś tam wałki. No i przepiękne krajobrazy. Tajlandia, Bangkok. Ja w tych wszystkich miejscach byłem, dlatego jeżeli ktoś, to było moje największe marzenie w życiu, potem miałem kolejne, ale jeżeli ktoś nie widział tutaj na kanale filmiku pod tytułem Śladami Kickboxera, to ja specjalnie pojechałem do Tajlandii, żeby zobaczyć te miejsca, gdzie Van Damme filmował Kickboxera. Wspaniały, cudowny film, wspaniałe miejsca. Część zdjęć do Kickboxera, czyli finałowa walka chociażby, była realizowana, moi drodzy, w Hongkongu, a nie w Tajlandii. Taka ciekawostka. A jeszcze jedna ciekawostka, która wam zrobi burzę mózgu, to turniej Kumite z Krwawego Sportu i finałowa walka w Kickboxerze były realizowane dokładnie w tym samym miejscu. Taka ciekawostka, słuchajcie, dwa najważniejsze filmy sztuk walki z Van Damme'em były realizowane dokładnie w tym samym miejscu. Także z tym was zostawiam. Czekam na wasze topki. Jestem ciekawy, jak wy byście ułożyli te kilka filmów sztuk walki z Van Damme'em. Jeszcze raz proszę, nie wypisujcie mi innych tytułów z Van Damme'em i czemu ich nie ma, bo ich tu nie będzie. Tutaj jest zestawienie tylko filmów sztuk walki. Czekam na waszą kolejność. Może byście tutaj coś zamienili, może właśnie Krwawy Sport na pierwszym, także bardzo jestem ciekawy też waszych historii sentymentalnych. Jeżeli macie 5 minut, macie ochotę napisać kilka zdań, jak to u was wyglądało, który film z Van Damme'em z tych tutaj, bo podejrzewam, że w większości przypadków to były właśnie te, widzieliście jako pierwszy, do którego macie największy sentyment i jak w ogóle ta kaseta, to jest właśnie ciekawe, może nawet nie to, znaczy który to tak, ale jeszcze jak ta kaseta do was dotarła. Ja pierwszą kasetę dostałem od taty, ktoś mógł wypożyczyć, ktoś mógł mieć przegrane od znajomego, wujek miał, nie wiem. Podzielcie się z tym, to jest bardzo fajne historie sentymentalne, z chęcią sobie poczytam. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam tutaj ekipowiczów w czwartek o godzinie 19 na żywo. Jeszcze raz przypominam, subskrypcja. Ciśniecie tutaj tego dzwona, żeby wam się wyświetlało wszystko na bieżąco. To wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam was, hej.